Szanowni Państwo, tak sobie myślę, rzeczywiście jak wracam wspomnieniami do mojej szkoły podstawowej, to jest to przepaść, prawda? Taka ekopracownia z takimi sprzętami, tak wyposażona za 75 tysięcy złotych przy zaledwie 8-tysięcznym wkładzie własnym, to marzenie. My tę wiedzę z zakresu ekologii, odnawialnych źródeł energii, wszystkiego tego, co związane z ekologią, nie ekologizmem, ekologią musimy upowszechniać. I bardzo dziękuję Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że tego rodzaju program dla szkół rzeczywiście zrealizowany. W każdym powiecie dwie ekopracownie, 760 takich ekopracowni w skali całego kraju. To szansa na rzeczywiście pogłębienie wiedzy z tematów niezwykle ważnych. My robimy postępy i jako ludzkość, i jako polskie społeczeństwo, jako państwo polskie, i te postępy musimy robić, bo nam ekologia prawdziwa jest potrzebna. Ale oprócz tego, tych 75 tysięcy tych wspaniałych sprzętów, wyposażenia, o którym pani dyrektor przed momentem mówiła, to chcę powiedzieć, co pani dyrektor mi jeszcze powiedziała przed swoim wystąpieniem, że dzięki programom, takim programom rządowym jak ten, ale też takim jak Laboratoria Przyszłości, 30 tysięcy złotych zostało tu przekazane dla szkoły, w której uczy się 117 uczniów. Dzięki wszystkim innym programom rządowym, szkoła taka jak ta w Miłocinie, ale w ogóle szkoły również w takich miejscowościach jak Miłocin, szkoły stosunkowo niewielkie, w zasadzie w żaden sposób nie ustępują szkołom wielkim w wielkich miastach. A czytałem dzisiaj przy porannym przeglądzie prasy i mediów, taki mam zawód, w Der Onecie, że mamy totalną zapaść w szkole i degradację całkowicie szkolnictwa. No to jest życie w jakiejś bańce, której nie ma, bo przecież te inwestycje w oświatę są przeogromne. To jest już prawie 14 miliardów złotych, które rząd przekazał samorządom, organom prowadzącym na inwestycje edukacyjne. A chcę Państwu powiedzieć rzecz, która jest dla mnie absolutnie zaszczytem. Nie tylko inwestycje te infrastrukturalne, choćby takie w taką ekopracownię czy w Laboratoria Przyszłości, ale także inwestycje w te personalne, osobowe. Oto w ostatnich dniach Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej, który zakłada radykalne i rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej, uwaga, o 12 miliardów 170 milionów złotych. W tym roku mieliśmy zwiększoną subwencję oświatową o ponad 11 miliardów złotych, a w przyszłym roku będzie o 12 miliardów 170 milionów złotych i subwencja oświatowa, którą zastaliśmy poniżej 40 miliardów, będzie wynosiła 76 miliardów, zdecydowanie ponad 76 miliardów złotych. To daje również szansę na dalszą poprawę również warunków pracy naszych nauczycieli. To wszystko jest w ramach tego, co inwestujemy w oświatę i inwestować będziemy, nie będziemy się tym zatrzymać. Będziemy inwestować również w różne programy. Państwo wiecie, dotarła pewnie i do Was wiadomość, że wszyscy pojedziecie na wycieczki w przyszłym roku, na dwudniowe wycieczki, cała szkoła, gdzie sobie tylko wybierze w ramach tych punktów edukacyjnych, które na mapie punktów edukacyjnych są. To też kolejny miliard, ponad miliard, który będzie w to zainwestowany. Tak to wszystko się dzieje, dlatego gratuluję również panu wójtowi jako organowi prowadzącemu, pani dyrektor, całej kadrze nauczycielskiej, gronu pedagogicznemu, no i uczniom naszym tego rozwoju tej wspaniałej szkoły w Miłocinie i życzę wszystkiego najlepszego w tym ciągle nowym roku szkolnym 2023-2024. Panią dyrektor proszę o przyjęcie okolicznościowego dyplomu i medalu.